Witam na kanale Damian Kuchnia od Kuchni. Dziś chciałbym Wam pokazać zupę minestrone. Jest to włoska zupa z warzyw. Będą tam oczywiście podstawowe elementy zupy minestrone włoskiej, którą się tam robi też na wiele sposobów, ale chciałbym też pokazać to trochę z mojej strony. Więc ja użyję do tego. Oczywiście potrzebujemy do tego bulion lub jakiś wywar lub rosół, to nie ma problemu, rosół będzie super. Do tego potrzebujemy młodą kapustę, małą główkę, jak widzicie jest mała, jedną cebulę, dwie marchewki i teraz tak, tutaj mam boczek parzony, a tutaj mam boczek wędzony. Tak po kawałeczku jest 100 gramów tego i tego może z 80 gramów jest. Do tego mam fasolkę szparagową, u mnie mrożona, z tego względu, że jeszcze nie mamy fasolki szparagowej, ale ta mrożona mnie się wydaje, że się idealnie nada. Musi być i bez tego nie da rady ta zupa, musi być seler naciowy. O tym selerze już trochę przepisów mam na moim kanale i on też musi w tej zupie być. Oczywiście pomidory, gdyby były, to świeże pomidory, ja nie mam, więc krojone z puszki, najlepsza opcja w tym momencie. No i makaron i ser. Ser u mnie to jest ser Dziugas i taki właśnie w sumie z twardych serów polecam, z tego względu, że fajnie smakuje i jest w lepszej cenie niż Pecorino czy Grana Padano, więc jak najbardziej Dziugas nadaje się. Oczywiście oprócz tego będzie jakiś liść laurowy, ziele angielskie, sól i pieprz, ale to za chwilę. Zacznijmy od krojenia warzyw. Więc zaczynamy kroić warzywa. Zaczynamy od selera. Oczywiście wszystkie warzywa muszą być umyte, to nie podlega w ogóle żadnej wątpliwości. No i zaczynamy od selera i już to wszystko świetnie pachnie. Ten seler jest po prostu bombowy. Kto robi surówki, sałatki właśnie z selerem naciowym z mojego kanału, ten wie, o czym ja mówię, a jest bardzo zdrowy. Następnie cebula, również w kostkę. Nie musi być to mała kostka, ale kostka. Teraz marchewka. Również kostkę. Wiem, że marchewkę można ugotować w całości, później ją pociąć będzie dużo prościej, ale ta marchewka da dużo więcej smaku, jeśli ona będzie pokrojona w kosteczkę. Ok, teraz potniemy kapustę. Kapusta bardzo często występuje właśnie w zupie minestrone. A że teraz mamy wspaniałą, młodą kapustę. W sumie dla tej kapusty robię ten przepis, bo po prostu uwielbiam młodą kapustę. I to tylko jeszcze raz. Nie za długie, ale też żeby nie było za drobno. Nie jest to kiszona kapusta, gdzie chcemy mieć jak najdrobniejsze te włókna. To jest młoda kapusta, my chcemy ją tam czuć. Ok. No i ostatnia rzecz. Boczek. Boczek też kroimy w kosteczkę. Oczywiście możemy zrobić wersję wegetariańską, bez boczku, wtedy też bulion musi być taki wywar warzywny, ale ja lubię boczek, ja lubię takie właśnie klimaty, więc nie będzie u mnie to wersja wegetariańska oczywiście. I teraz boczek parzony, wytnę tylko chrząstki, tutaj widzę dwie, nie chciałbym na nie w zupie trafić później. No i również kosteczkę. Ogólnie mamy wszystko pokrojone, ale w międzyczasie zetrę sobie jeszcze ser na tarce o drobnych oczkach, ale to już sobie zrobię
za chwileczkę. Teraz pójdziemy na kuchenkę i zaczniemy już gotować tą zupę. Już są dość późne godziny nocne, a ja chcę to jak najszybciej ogarnąć, żeby na jutro mieć super zupę. Więc idziemy na kuchenkę. Na początek rozgrzewamy garnek i już od razu dodajemy trochę oliwy. Nie za dużo, bo tutaj przyjdzie za chwilę boczek, który będzie się wytapiał, ale od czegoś tą zupę trzeba w końcu zacząć. Żeby zrobiło się bardziej aromatycznie, wrzucam sobie 2 liście laurowe i 3 kulki ziela angielskiego. Od razu do tego ziela angielskiego, do tego liścia laurowego i oliwy z oliwek dochodzi nasz boczek. Podejrzewam, że gdyby Włosi to robili, użyliby swojej wspaniałej pancetty, ale u nas trudno to dostać kupić, więc my mamy nasz boczek polski. No i chwilę zostawiamy to, żeby to się trochę wytopiło. Nie chcemy od razu ugotować tego wszystkiego przecież. Niech się teraz boczek wytopi, jeden i drugi. Chwyci to fajny aromat i wam pokażę, co robimy dalej. Trwało to dosłownie parę minut, boczek mi się pięknie wytopił, jak widzicie. Już lekko tutaj chwyta na dnie, ale to zaraz wszystko zejdzie. Zaraz dajemy warzywa. Od tych warzyw zaczynamy faktycznie robienie tej zupy. Musimy je podsmażyć, te warzywa, właśnie z tym boczkiem. To z dna już powoli mi tu zaczyna schodzić. Warzywa zaraz puszczą wodę i to całkowicie z dna zejdzie, ten cały smak. To jest po prostu super sprawa. Okej. To ja to jeszcze będę chwileczkę smażył, wam zaraz pokażę. Około 10 minut to smażymy. Dość długo, ale też musi być to dość dobrze wysmażone. Więc zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało. No już pięknie wszystko pachnie. 10 minut, które przesadziłem, u mnie to już trwa 5 minut. I ja myślę, że to wystarczy. Dodam teraz puszkę pomidorów krojonych. Dodam bulion, jak to ma, oczywiście rosół. Spokojnie. Tą zupę wbrew pozorom robi się bardzo szybko. Trzeba mieć po prostu wszystko przygotowane. Ja to teraz doprowadzę do wrzenia, żeby to z powrotem zaczęło się gotować. Zupa zaczyna nam się gotować. Dodaję 25 ml sosu sojowego. Dodam trochę soli, ale tej soli nie za dużo. Z tego względu, że dodam jeszcze ser, który jest dość mocno słony. Bulion, który też jest słony. Więc tą solą uważajmy na początku, to zawsze można dosolić później. I kręcę też pieprzu, świeżego pieprzu. No i gotujemy dalej. Gotujemy jeszcze chwileczkę, tak ja wiem, 10 minut niecałe. I będziemy dalej tą zupę przygotowywali. Więc zupa się już chwilę gotuje. Teraz dodaję do niej kapustę. Od razu dodaję fasolkę szparagową. To się wszystko będzie mniej więcej tyle samo gotowało. Może fasolka trochę krócej, ale myślę, że powinno być ok. Dodam jeszcze wody. Mam już tutaj przygotowaną. Przykrywam, gotuję jeszcze 5 minut. Zupa mi się gotuje dosłownie 5 minut. Dodaję niepełną szklankę makaronu. U mnie to są takie muszelki drobniutkie. Pamiętajmy, że one wciągną dużo wody i ta zupa jeszcze będzie gęściejsza. A na drugi dzień, no to będzie naprawdę gęsta, także uważajmy z tym makaronem. Gotujemy teraz do miękkości makaronu pod przykryciem. Mój makaron już jest taki al dente i ja już tą zupę w tym momencie wyłączę, bo on sobie teraz spokojnie dojdzie. Ja tylko do tej zupy dodam sobie koperek, bo bardzo lubię w zupach właśnie ten dodatek. Można dodać pietruszkę, jak ktoś chce, nie ma problemu. Wkręcę jeszcze świeżego pieprzu i dodam wcześniej wspomnianego sera. Ale nie dodaję wszystkiego, z tego względu, że później jeszcze na miseczkę można sobie
fajnie go dołożyć i na pewno to świetnie będzie smakowało. No jak widzicie, zupa jest konkretna. Pięknie pachnie, a zaraz sobie spróbujemy, jak smakuje. Dobrze, tak to pięknie wygląda. Więc idziemy na stół i zaraz sobie nalejemy zupę. No i oto tak się prezentuje nasza zupa. Teraz sobie naleję na talerz. Konkretna, treściwa. Jeszcze tutaj sobie dodam troszeczkę kuperku. I oczywiście jeszcze troszeczkę sera. No i teraz spróbuję oczywiście. Pachnie pięknie. Petarda. Jak to dobrze. Jak to fajnie smakuje wszystko razem. Oj, naprawdę. Aż jestem zaskoczony. Trochę nie byłem pewien co do tego makaronu. Bo tak zupy jarzynowej z makaronem to raczej w domu się nie robiło nigdy. Ale powiem wam, robi to robotę. Są tu dwa rodzaje boczku. Bardzo dużo fajnych warzyw. Młoda kapusta to po prostu petarda. Ten ser dodatkowo i koperek. Ja wam mówię, zróbcie sobie tą zupę, bo nie będziecie żałowali. Jest bardzo dobra. No wyszedł tylko mi cały gar. Ja serdecznie polecam, pozdrawiam, zapraszam do komentowania. No i odwiedzajcie mój kanał. Do zobaczenia.